Przed nami kolejne ważne ćwiczenie. To jest ćwiczenie, które jest równie ważne jak to, które dotyczy sterowania przepływem. Te dwa ćwiczenia są najważniejsze w całym wykładzie. Dzisiaj będziemy mówili o tablicach. To właśnie tablice i pętle razem są głównym powodem, dla którego wykonywanie operacji przez komputery jest o tyle bardziej efektywne od liczenia na kartce czy za pomocą kalkulatora. Możemy powtórzyć tą samą operację dla różnych wartości i komputer robi to właśnie dzięki pętlom. Tablicę chciałbym przedstawić na przykładzie, który pewnie będzie przydatny studentom kognitywistyki, a mianowicie na prostych obliczeniach statystycznych. Nie mówimy tu o żadnych analizach czynnikowych, mówimy o prostej statystyce, czyli znajdywanie średniej, znajdywanie mediany, znajdywanie odchylenia standardowego, znajdywanie kwartyli itd., itd. Jako przykładu użyjemy symulacji eksperymentu, w którym rzucamy dwoma kostkami i ważne dla nas nie jest, ile jest oczek na poszczególnych kostkach, tylko suma tych oczek, czyli możliwe wartości to jest od 2 do 12. Uruchommy wpierw Visual Studio. OK. Przygotujmy sobie metodę pomocniczą, która będzie generować tablicę liczby, która jest wynikiem jakiejś liczby rzutów dwoma kostkami, czyli ona będzie zwracać tablicę. A oczywiście chciałem wstawić metodę do przestrzeni nazwy zamiast do klasy. To jest oczywiście niemożliwe. Tutaj powinno się to znaleźć. Więc metoda będzie zwracać tablicę liczb typu int. Generuj tablicę liczb całkowitych. Długie nazwy są oczywiście niewygodne, bo trzeba je wpisać, ale są opisowe, co jest wygodne, jak wracamy do kodu. Argumentem tej metody będzie liczba rzutów kostką. Możemy nadać domyślną wartość 100, żeby nie trzeba było jej wpisywać. Ale nie odbiera nam to możliwości zmiany tej liczby. Utwórzmy obiekt generatora liczb pseudolosowych. Zadeklarujmy tablicę, którą potem zwrócimy. Ona będzie miała taki rozmiar, ile razy będziemy rzucać kostką. I teraz w pętli, takiej standardowej pętli od 0 do 99 w przypadku domyślnej wartości. Mówimy oczywiście o wartości indeksu w tej pętli. Będziemy rzucali kostką. Pierwsza kostka. Wartości od 1 do 6. Lewostronnie domknięty, prawostronnie otwarty, więc musimy dać do 7. I druga kostka dokładnie tak samo będzie losowana. I zapisujemy do tablicy w miejscu i, czyli w miejscu indeksowanym indeksem pętli, sumę tych dwóch wyników. Tablica, która powstanie w wyniku działania tej pętli, jest następnie zwracana. I to jest nasza metoda, która będzie generować zbiór liczb. Możemy te wartości wyświetlić. Czyli to będą nasze wartości. Generuj tablicę liczb całkowitych. Niech ona ma tą domyślną wartość. Na razie zróbmy 10, żebyśmy mogli zobaczyć to w konsoli. I w pętli for each, jeszcze nie wprowadziłem, przepraszam. Czyli w pętli for, za chwilę to zrobię.
int i równa się 0, in rozmiar tablicy. Znaczy, oczywiście o pętli for each opowiadałem na wykładzie, ale console, za chwilę ją tutaj użyję. Rightline. Wartości, dobrze, plus spacja, żeby oddzielić albo średnik. Proszę bardzo, zobaczmy jak to wygląda w 5. Ach, pięknie. Nie oczywiście wartości, tylko, bo w ten sposób wyświetlałem całą tablicę. On nie umie wyświetlić tablicy, nie ma zdefiniowanej tu string, po prostu wyświetla jej typ. Element ity w tablicy. Tak jest. Czyli mamy zbiór. Ja może jeszcze użyjmy zamiast write line write i możemy zwiększyć. Spróbujmy do 100 jednak. W porządku. Najmniejsza wartość, szukam dwójki i sprawdzam, czy nie ma jedynki. Tu mamy dwójkę i obok mamy dwunastkę. Czyli to jest zakres naszych zmiennych. One zostały wyświetlone. W porządku. Obiecałem, mówiłem na wykładzie o pętli for each, która doskonale się nadaje do sytuacji, w której mamy tablicę, przez którą chcemy przeiterować i na przykład wyświetlić jej elementy. Czyli napiszmy tą pętlę jeszcze raz. Dla każdego for each i dostajemy wartość elementu, czyli element z tej tablicy. Z jakiej tablicy? Z tablicy wartości. Wyświetlamy write line wartość plus, no tak jak poprzednio, średnik. Ta pętla for each odpowiada dokładnie tej pętli, która jest wyżej. Nie mamy indeksu, ale mamy za to wartość każdego elementu, czy każdy element z tej tablicy. Więc jak uruchomimy F5, ach, znowu zrobiłem write line zamiast write. F5. To wynik jest identyczny. Co możemy zrobić z taką tablicą? Możemy na przykład sumować jej elementy. Żeby utrudnić sobie życie, zdefiniujmy metodę, która nie będzie działała na liczbach całkowitych, tylko na liczbach rzeczywistych. Wobec tego suma też będzie liczbą rzeczywistą. Czyli metoda przyjmuje argument typu tablica double. Deklarujemy zmienną suma o wartości 0 i przebiegniemy po wszystkich elementach tablicy, dodając do tej zmiennej sumy poszczególne elementy. Czyli pętla for each tutaj się doskonale nada. Pętla for each nie pozwala na zmianę wartości, ale pozwala na ich odczytywanie. W pętli for moglibyśmy je też zmieniać. Suma plus równa się wartość. Czyli do sumy dokładamy jeszcze wartość i zwracamy sumę. No to wartość i wartość. To będzie naturalnie nazwać wartości. Wtedy każdy element to jest wartość w zbiorze wartości. Ok, no to spróbujmy to przetestować, spróbujmy tego użyć. Suma wartości. Nie może kompilator automatycznie skonwertować typu tablica liczb całkowitych na liczbę tablicę liczb rzeczywistych. Dlaczego? Przecież rzutowanie, proszę zobaczyć, jak ja zadeklaruję sobie zmienną typu double i zainicjuję ją z wartością typu int, to nie ma żadnego problemu. Tak, żeby to jeszcze było jaśniejsze, to mogę zrobić zmienną typu int równą 1 i zainicjować wartością. I tutaj rzutowanie typu całkowitego na typ rzeczywisty jest całkowicie bezproblemowe. To jest rzutowanie niejawne, czyli jest bezpieczne. A mimo to kompilator mówi, że nie mogę zrzutować tablicy liczb całkowitych na tablicę liczb
Tablicę liczb całkowitych na tablicę liczb rzeczywistych. No i rzeczywiście nie może. Możemy wykorzystać pewną sztuczkę, a mianowicie metodę convertAll. Zadeklaruję sobie tablicę liczb rzeczywistych, nazwę ją tablica i wykorzystam. To jest metoda zdefiniowana w klasie Array. ConvertAll z typu całkowitego na typ rzeczywisty, czyli argumentem będzie tablica liczb całkowitych. To jest nasza tablica wartości. I następnie muszę podać przepis, w jaki sposób konwertować każdy element. Każdy element typu całkowitego chcę zmienić, po prostu zrzutować na typ rzeczywisty. I nowa tablica, która zostanie zwrócona przez metodę convertAll, będzie posiadała elementy, które powstają z elementów tablicy wartości przez wykorzystanie tego wyrażenia lambda na każdym z nich. Teraz podajmy do tej metody suma tablicę tablica i wyświetlmy console write line suma. Jeszcze wyświetlmy sobie liczbę elementów w tej tablicy. Już nieraz wykorzystywaliśmy własność length, ale robiliśmy to w przypadku łańcuchów. Łańcuch można traktować jako tablicę znaków, tak jak jest C++ i C, ale on oczywiście w C-Sharpie tylko pozwala na takie traktowanie, to znaczy ma możliwość odczytania poszczególnych znaków za pomocą operatora nawiasów kwadratowych i ma własność length tak samo jak tablice, ale to nie jest tablica znaków. Natomiast tablica oczywiście ma też własność length, która powie nam, jaka jest jej długość. I to odróżnia C-Sharp od C++ na przykład. W porządku, spróbujmy uruchomić tę metodę. Suma równa się 729, co pewnie jest dość logiczne, ponieważ wartością środkową będzie 7,5, a więc razy 100, 7,5 to jest właśnie 750, więc taka wartość wydaje się rozsądna. Co dalej? Jeżeli mamy sumę, to możemy pokusić się o obliczenie średniej, czyli static. Nadal będziemy trzymali się typu liczb rzeczywistych, średnia. Przekazujemy tablicę liczb rzeczywistych. No ale teraz musimy uważać. Oczywiście obliczenie średniej polega na tym, że sumujemy jej wartości. Nie robimy tego od nowa, tylko korzystamy ze zdefiniowanej metody. Więc przekazujemy do metody suma tablicę wartości i dzielimy ją przez długość, ilość elementów, które sumowaliśmy. Ale trzeba uważać, ponieważ ta tablica może być pusta. Czyli mogę mieć sytuację, w której wartości nie ma i tablica jest długości 0. W takim przypadku oczywiście w tym miejscu nie pojawi się błąd, bo to jest typ liczb rzeczywistych. Pojawi się wartość infinity, co nie ma w naszym przypadku sensu, więc zamiast tego ja zwrócę wyjątek, który mi powie, że w tablicy nie ma elementów. New exception. W tablicy nie ma elementów. Czyli nie mogę obliczyć średniej, w tablicy nie ma elementów. Ale to nie wszystko, co może się zdarzyć. Może się jeszcze zdarzyć, że ktoś mi wywoła metodę średnia, podając wartość 0. Albo dlatego, że gdzieś nie udało się jej zainicjować, albo dlatego, że ktoś inny nie wie, jak jej używać. W każdym razie warto przygotować się też na taką sytuację. Czyli jeżeli tablica, czyli to jest ważny punkt. Tablica jest typem referencyjnym. Zmienna typu tablica intów albo tablica liczby double to jest typ referencyjny, który wskazuje na obiekt w górnej części pamięci. Ja posługuję się tym terminem górna część pamięci, to jest oczywiście trochę zaszłość. Więc jeżeli ta
zmienna, i wobec tego, jak to jest typ referencyjny, to może mieć wartość 0. Może ta zmienna nie wskazywać na żadną tablicę. I tak się może zdarzyć, że ktoś nam przekaże taką wartość, czyli wartość 0. Wówczas też powinniśmy jakoś zareagować, bo wówczas całe to wywołanie metody suma się nie powiedzie. Argument exception użyje pierwszy raz innego typu wyjątku niż exception. Argument null exception chciałem użyć. To jest taki wyjątek, który mówi właśnie o tym, że jakiś argument nie powinien być nulem. Przesłano pusty obiekt. Oczywiście tworzymy taki obiekt. Nie użyłem polecenia throw i new. No i zobaczmy, jak to działa. Czyli znowu wyświetlimy console. Średnia dla tablicy. Średnia to 6,94, co się zgadza z wartością sumy, czyli wszystko jest w porządku. Kolejnym krokiem będzie obliczenie wariancji w tym zbiorze. Wariancje obliczamy jako sumę odchyleń od wartości średnich. Dokładnie nie sumę odchyleń, tylko sumę kwadratów odchyleń, bo jeżeli byśmy sumowali odchylenia same, to część jest na lewo, w cudzysłowie, od wartości średniej, część na prawo, czyli część odchyleń ma wartości dodatnie, część ujemne i suma takich wartości byłaby w przybliżeniu równa 0. Niewiele by nam mówiło. Jeżeli to tak jakbyśmy sumowali pociągi, które przychodzą za wcześnie i za późno, no to u nas oczy co prawda nie przychodzą za wcześnie, ale w takim przypadku też to nie było, nie niosłoby żadnej informacji. Wobec tego sumujemy kwadraty. Moglibyśmy też sumować wartości bezwzględne. No. Ale sumujemy, przyjęło się, że sumujemy kwadraty odchyleń i dzielimy przez liczbę elementów, w których była obliczona średnia. Spróbujmy napisać metodę, która to zrobi. W tej metodzie oczywiście wykorzystamy wartość średniej obliczone metodą średnią. Czyli kolejna metoda, która zwraca double, wariancja. Znowu przekazujemy całą tablicę. Celem generalnie jest oczywiście nie nauka prostej statystyki, tylko korzystanie z pętli, korzystanie z metod, które... Więc to jest ten główny cel, który ćwiczymy. Zacznijmy od obliczenia średniej. Tu trzeba uważać. Proszę zobaczyć, że zarówno moja zmienna nazywa się średnia, czyli ponieważ ja mam zmienną lokalną średnia, to koszula bliższa ciału, to ją będę tu widział. Nie będzie rozumiał mnie kompilator, jak będę próbował przekazać tutaj tablicę liczb rzeczywistych, ponieważ on uważa, że średnia to jest zmienna. To nie ma czegoś takiego jak przekazywanie do zmiennej. Ja chcę wywołać tą metodę. Więc mogę podać, że to jest, chodzi mi o metodę w klasie program. To jest klasa, w której definiuję te wszystkie metody. Klasa utworzona przez szablonu projektu, który użyliśmy. I jak ja wskażę, że to chodzi o metodę z tej klasy, to już wszystko będzie w porządku. No i teraz schemat jest podobny jak przy liczeniu sumy. To znaczy muszę przebiec wszystkie elementy w tej tablicy wartości i policzyć ich odchylenia od wartości średniej. A następnie sumować te wszystkie odchylenia, czyli double wariancja. I rozpoczynam pętlę. Ponieważ nie zamierzam zmieniać żadnych wartości, to pętla for each świetnie się tutaj nadaje. Wartość in wartości. Policzę sobie lokalnie, policzę sobie odchylenie i zapiszę do lokalnej zmiennej, której zakres jest taki tylko, jaka jest iteracja w pętli for each. To niekoniecznie musi być, jeżeli to by były bardzo duże zbiory, to tworzenie i usuwanie ciągle zmiennej typu double też zajmuje trochę czasu i mogłoby być nie najlepszym rozwiązaniem. Wtedy można by zadeklarować tą zmienną poza pętlą i tylko zmieniać jej wartość, ale w takich niewielkich zbiorach nie będziemy się przyjmować, a takie rozwiązanie wydaje się trochę bardziej eleganckie. Wariancja.
I dokładamy do wariancji kolejne odchylenia, dokładnie kwadrat odchylenia. I na koniec zwracamy tą wariancję. To jeszcze nie jest wariancja, dopiero jak podzielimy ją przez wielkość zbioru, to dopiero będziemy mieli tak naprawdę wariancję. Są oczywiście statystyki, czy dzielimy przez wielkość zbioru, czy przez wielkość zbioru podzieloną, pomniejszoną o minus 1. To zależy, czy robimy wariancję dla próby, czy dla całej populacji, ale z naszego punktu widzenia do ćwiczenia średnich nie będę wchodził w te szczegóły. Jako fizyk bardziej lubię od wariancji odchylenie standardowe, czyli pierwiastek z wariancji. Dlaczego? Dlatego, że proszę zobaczyć, jeżeli wartościami, które podaję, są na przykład długości jakieś, które na przykład uzyskaliśmy z wielokrotnego pomiaru, to przez to, że robię wartość minus średnia, czyli odchylenie, to nadal są długości, ale odchylenie podniesione do kwadratu to są kwadraty długości. Więc wariancja ma wymiar kwadratu metra albo centymetra. Nie mogę jej bezpośrednio porównywać do wartości. Pierwiastek z tej wartości, czyli odchylenie standardowe, ma już wymiar metra, w tym prostym przykładzie, w którym przekazujemy jakieś wyniki pomiaru długości, i można go bezpośrednio porównywać z wartością. Można powiedzieć, że na przykład założyć, że odchylenie standardowe to jest wielkość błędu, którą, z jaką zmierzyłem, no, tą długość, którą mierzyłem. Więc ja lubię odchylenie standardowe, ale różnica między nimi jest taka, że odchylenie standardowe jest pierwiastkiem z wariancji. Pierwiastek, wariancja, wartość. W porządku. Wyświetlmy obydwie wartości. Proszę zobaczyć, że jeżeli tak zrobię, czyli obliczam osobno wartość, wariancję, obliczam osobno odchylenie standardowe, to powtarzam całe obliczenie dwukrotnie. Tak? Czyli jeżeli bym potrzebował obydwu wartości, to oczywiście o wiele lepiej jest przechować wariancję w jakiejś zmiennej i wyświetlić dla odchylenia standardowego jej pierwiastek, żeby nie liczyć wszystkiego od nowa. No ale w naszym przypadku tak może zostać. Odchylenie standardowe jest około 2. To mi mówi, że 66% liczb w tym zbiorze wylosowanych oczek kostek, no, tych sum na dwóch, oczek na dwóch kostkach, znajduje się od 6,8 minus 2,6 i plus 2,6, czyli mniej więcej od 4 do 8, prawda? Więc no, do 9 nawet. Więc w tym zakresie znajduje się 66% wszystkich wyników. Te czynności, które wykonywaliśmy do tej pory, można nazwać, czy nazywają się agregacją danych. Czyli ja redukuję cały zbiór wartości do kilku liczb, które mi opisują ten zbiór. Tak? Akurat w naszym przypadku to jest wartość średnia, odchylenie standardowe. Inną typową czynnością jest przeszukiwanie tego zbioru, w poszukiwaniu elementów, które spełniają jakieś warunki. W naszym przypadku możemy na przykład przeszukać i znaleźć wszystkie elementy, które są równe 2, albo wszystkie elementy, które są równe 12, lub ogólnie rzecz biorąc. Możemy poszukać wartości ekstremalnych, czyli granicznych wartości w tym zbiorze. Ale możemy również na przykład przeszukać i znaleźć liczby parzyste, albo liczby, które dzielą się przez 3. No,
Warunki wynikają z tego, co jest nam potrzeba w jakimś projekcie. My poszukajmy po prostu ekstremów. Ponieważ będę chciał zwrócić dwie wartości ekstremów, minimum i maksimum, to zwrócę je, a nie umiemy jeszcze używać krotek do zwracania wartości, zwrócimy je przez argumenty. Przesyłam przede wszystkim tablicę, tak jak zawsze. Pierwsza to będzie... Zróbmy inaczej, nie zwracajmy samych wartości, tylko zwróćmy indeksy tych wartości. Indeks minimum. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja zwrócę wartość minimalną i maksymalną, no to dowiem się, jaki jest zakres tego zbioru i tyle. Jeżeli zwrócę indeksy, to mogę coś pokombinować z tym. Mogę na przykład zamienić się miejscami w zbiorze. Nadal mam możliwość odczytania minimum i maksimum, bo po prostu odczytam element o tym indeksie, który mi zwróci tę metodę. Ale mogę też zrobić coś więcej. Więc zróbmy w tym przypadku w ten sposób, że ja zwrócę indeks minimum i indeks maksimum. Czyli ta metoda nie zwraca żadnych wartości przez wartość, masło maślane, a przez dwa parametry. Tu powinienem znowu zrobić te same zastrzeżenia, które robiłem przy obliczaniu średniej, czyli jeżeli wartości tablica jest równa 0, czyli ta referencja jest równa 0, to się oburzam. I jeżeli przesyłam tablicę, ktoś mi prześle tablicę z zerową długością, z zerową liczbą elementów, to też się oburzę. Następnie indeks, zeruję sobie te dwie zmienne. Czy to jest potrzebne? No, zobaczymy dalej, czy to jest potrzebne, ale nie wydaje mi się. Zrobiłem to z paranoi. Minimum równa się wartości 0 i maksimum równa się wartości 0. O co chodzi? Jak znaleźć ekstrema? Muszę przebiec cały wzór i sprawdzać, czy kolejne wartości są mniejsze niż dotychczasowe minimum. Więc wybieram element pierwszy i sprawdzam drugi, czy jest mniejszy albo większy od tego pierwszego. Jeżeli jest większy, no to znaczy, że mam nowe maksimum. Jeżeli jest mniejszy, to mam nowe minimum. I tak kolejne elementy, kolejne, kolejne. Dla każdego sprawdzam, czy to dotychczasowe minimum jest nadal wartością minimalną, czyli czy ten bieżący element jest mniejszy od tego minimum i czy bieżący element nie jest większy od maksimum. No ale muszę od czegoś zacząć, więc biorę pierwszy argument, a następnie, no nie ma sensu, żebym porównywał pierwszy do pierwszego, więc zaczynam od drugiego, który ma indeks 1, żeby było zabawnie. Tak, pamiętajmy cały czas, że tablice, pętle numerujemy od zera. Tablice, pierwszy element tablicy ma indeks równy 0. Wobec tego ostatni ma długość minus 1. I tą pętlę kontynuuję tak długo, póki wartość indeksu jest mniejsza od długości tablicy. Powiększam i sprawdzam w każdej iteracji, czy bieżąca wartość jest mniejsza od minimum. Jeżeli jest, to zapamiętuję indeks, bo chcę zwrócić, jeżeli bym miał zwracać wartości, to bym zwrócił po prostu wartości tych dwóch zmiennych minimum, maksimum. Ale wymyśliłem sobie, że będę zwracał indeksy takich elementów. Więc ten element bieżący, indeks bieżącego elementu zapamiętuję i muszę też zapamiętać wartość minimum, czyli wartość elementu, żeby móc porównywać w kolejnych krokach. I bardzo podobnie zrobię dla maksimum, czyli jeżeli wartość bieżąca jest większa od maksimum. Ja wiem, co uzyskam. Uzyskam 2 i 12, więc łatwo będzie mi sprawdzić, czy kod jest poprawny. Indeks maksimum i wartość maksimum. Tyle razy odczytuję to wartość i, że mógłbym na dobrą sprawę zdefiniować sobie lokalną zmienną wartość, analogiczną, jaką dostaję
w Plenty for Each. Ja nie mówię, że to jest jakoś lepiej ze względu na wydajność. Pewnie nie ma wielkiego znaczenia, no ale zróbmy. Już powiedziałem o tym, to teraz muszę to zrobić. Dobrze, a co zwracam? No, zwracam, znaczy to, co już mam zwrócić, zwróciłem. Do parametrów indeks minimum i indeks maksimum zapisałem wartości bieżącego elementu, który jest minimalny i maksymalny. Jak ta pętla się skończy, to zostanę z tymi wartościami, które są poprawne. Pewnie nie musiałem tego zerować, ponieważ tak czy inaczej napotkam. Nie, bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli minimum będzie w pierwszym elemencie, to ja nigdy nie przypiszę nowej wartości do indeks minimum, więc dobrze, że wyzerowałem. Paranoja się opłaca. Spróbujmy użyć tej metody. Spróbujmy ją użyć w innej metodzie, która zwróci mi zakres zbioru. Czyli zakres. Przekazuję tablicę. Dobrze. I teraz int indeks minimum. Muszę zadeklarować te zmienne, żeby je przekazać przez referencję do metody ekstrema. Minimum indeks maksimum. Nie muszę ich inicjować, ponieważ mam out jako modyfikator tych. Czyli one na pewno zostaną zainicjowane. Tu przekazuję tablicę wartości, out index minimum, out index maximum. Metoda, która ma zwracać zakres, nie powinna przy okazji robić czegoś innego, no ale zróbmy jeszcze tak, że konsol, na chwilę tylko, że wyświetlimy te wartości minimum i maximum. Indeksów mam na myśli, zarówno indeksów, jak i elementów. Czyli jak to zrobić? Zróbmy tak, wartości. Taką kombinację zrobię, która imituje kawałek kodu, czyli zrobimy o indeksie indeks minimum równa się. Nie mamy minimum, ale mamy wartości indeks minimum. Tutaj niepotrzebnie jest ten cudzysłów. Zaraz wyjaśnię, co to jest. To może być troszkę nieczytelne. Dobra. I drugi wartość, czyli ja sobie to skopiuję. Maksimum. W porządku. Prawie w porządku. Zaraz. To jest dobrze. Tu muszę się zakończyć. Indeks minimum. Jest koniec, to powinno być znak taki. Tu jest OK. To powinien być znak taki i koniec znak. Nie, to powinno być tak. Dobrze. O co chodzi? Wstawiam wartość indeksu minimum do napisu wartość nawiasy kwadratowe, czyli wyświetli mi się wartość i w nawiasach kwadratowych wartość tego indeksu, dla którego mam minimum, równa się i wstawiam wartość tego elementu w tablicy, który ma ten indeks, wartości indeks minimum. I bardzo podobnie robię to z wartościami maksimum. Całość jest trochę zaplątana, ale tak naprawdę tu wstawiam wartość pewnej zmiennej i tu wstawiam wartość pewnej zmiennej, a dokładnie elementu z tablicy. Dobrze. I zwróćmy, bo zakres to jest no, rozpiętość wartości, czyli wartości indeks maksimum minus wartości
Indeks minimum, czyli odejmujemy maksimum, minimum od maksimum i zwracamy wartość. I wyświetlmy wynik. A sama metoda zakres zwróci nam także wartość minimum i maksimum i ich indeksy. Co na chwilę zrobimy tylko, ponieważ generalnie metoda, której zadaniem jest obliczenie zakresu, nie powinna przy okazji wyświetlać tego zakresu, tylko powinna go zwrócić. Ale na chwilę sobie to pozwólmy, żeby podejrzeć te wartości. Coś jest niedobrze. No już widzę, zapomniałem zamknąć metody. Czyli domknąłem nawiasem klamrowym metodę i wyświetlamy, zobaczmy czy teraz jest OK, nadal nie. My tablicę używamy, bo to jest dla typu double, więc już konsekwentnie. Dobrze, F5. I widać, że element minimalny, pierwszy element minimalny, no bo warunki potem są takie, że za chwilę do tego wrócę. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rzeczywiście, pierwsza dwójka jest na pozycji siódmej, natomiast pierwsza dwunastka jest na pozycji 64. To już nie będę tego liczył, ale to pewnie jest ta. Natomiast zakres jest 10. Dobrze. Mówiłem o tym, że to jest pierwsza, dlatego że jak mam kolejną dwójkę, to ona już nie jest mniejsza od tej dwójki, którą mam zapisaną. I w efekcie już nie zmieniam wartości indeksu. Jeżeli chciałbym mieć ostatnią dwójkę, to wystarczy, że zrobię większe równe się w obydwu przypadkach i dostaniemy wartość ostatniego. Czy to prawda? 80. Też oczywiście nie będę liczył, ale powinno być 20 od końca. To pewnie to. I 12 jest 68. To pewnie to. To zakomentuję, bo nie podoba mi się to, że metoda, która ma obliczać, też wyświetla jakieś wartości kontrolne. Powinniśmy je wyświetlić już poza, ale jak ja bym chciał wywołać jeszcze niezależnie zakres, to musiałbym cały ten kod włożyć, który jeszcze raz byłby powtarzany przy wywołaniu zakresu. Tu zrobię pewną dygresję, ponieważ nie chciałbym sprawiać wrażenia, że teraz odkrywamy na nowo świat i próbujemy definiować po raz pierwszy metody do obliczeń statystycznych. Takie metody oczywiście są dostępne w platformie NET, są dostępne w ramach bardzo wygodnej technologii linku i postaram się to pokazać, to znaczy postaram się pokazać, jak użyć tej technologii, natomiast ona będzie przedmiotem osobnych zajęć. Celem głównym jest ćwiczenie pętli w kontekście tablic, więc to jest, czyli pętla for each i for w kontekście tablic. Jeżeli byśmy chcieli za pomocą linku obliczyć sumę, to po pierwsze linku znajduje się w osobnej przestrzeni NAS, której użycie należy zadeklarować. Using system linku. I w tej metodzie podefiniowane są ogólne metody, które rozszerzają różne typy kolekcji. Kolekcje to nie tylko tablice, to także listy, kolejki, słowniki itd., itd. I dla nich wszystkich zdefiniowane są ogólne metody, które pozwalają na obliczenie sumy, średniej i agregacje różnego typu. Więc przede wszystkim mamy metodę sum. I ona zwraca wartość sumy. W przypadku średniej to będzie metoda average. W przypadku wariancji będzie troszkę trudniej, no bo co to jest wariancja? Wariancja to jest suma kwadratów odchyleń. Czyli ja powinienem, nie ma metody, która ją liczy, ja powinienem sumować i tutaj wstawiam wyrażenie lambda. Dla każdego elementu obliczam kwadrat odchylenia tego elementu od średniej. Dobrze. No i taką wartość jeszcze powinienem podzielić
przez liczbę elementów, czyli powinienem zrobić tak. Tablica length. I to będzie wartość mojej. Nie mam średniej oczywiście, no to zamiast średniej nie chciałbym, grzechem byłoby, gdybym tutaj wstawił tablica average, ponieważ za każdym razem ta średnia byłaby liczona w każdym, czyli ja wolę sobie zdeklarować zmienną, w której będę już przechowywał tylko wartość średniej. Tablica average. Nawet tu nie powinienem tego duplikować, znaczy wywoływać osobno, czyli tutaj też będzie średnia. Dobrze. Chyba dobrze. Odchylenie standardowe, no to w takim razie to powinienem też zapisać do, żeby kolejny raz nie obliczać. Bo obliczenie odchylenia standardowego polegałoby na tym, że ja bym wyciągnął pierwiastek z tego całego wyrażenia, czyli double wariancja, to jest to wyrażenie. W tej sytuacji te nawiasy są niezbędne. W porządku, a tu będzie wariancja. OK, i to chyba wszystko, co bym chciał tu pokazać. Zakres to już jest kwestia przeszukiwania, nie będzie się zmieniało za bardzo. A oczywiście teraz te zmienne, ja to na razie zakomentuję, dobrze? Żeby nie przeszkadzały sobie nazwy zmiennej i nazwy metod. I F5. A z kolei chciałbym zobaczyć, jak one wyglądają, czy są takie same wartości. Czyli zamiast je komentować, to ja po prostu wskażę, że chodzi mi o metody w klasie program. F5. Jak widać, średnia obliczona naszą metodą i średnia obliczona przez linku jest taka sama. Wariancja jest taka sama. Odchylenie standardowe jest takie samo. No i zakres jest obliczany tak samo, więc tutaj się nic nie różni, nie może różnić. Widać, że linku to jest wygodna technologia. Jak się ją pozna, to jest technologia, bez której później trudno się obyć. Kolejną typową czynnością, jaką możemy wykonać na różnych kolekcjach, w szczególności na poznanej dotychczas tablicy, to jest porządkowanie danych, czyli na przykład sortowanie. Możemy posortować zgodnie z rosnącą lub malejącą wartością kolejnych elementów. Jak posortujemy te dane? No, do tego służy metoda array.sort. Jak posortujemy te dane, to możemy na przykład znaleźć wartość środkową, czyli medianę. Czyli przygotujmy sobie metodę, nie tutaj. Przygotujmy sobie metodę, która wykorzysta sortowanie do znalezienia wartości średniej. Wartości nie średniej, oczywiście, tylko wartości środkowej. W porządku. Tu zrobimy znowu te same zastrzeżenia, czyli jeżeli nie dostaniemy tablicy, z którą możemy coś zrobić, to zgłosimy wyjątki. Sortujemy tablicę. Możemy posortować taką tablicę, której elementy implementują interfejs comparable, czyli taki interfejs. Nie będziemy na razie wnikać w te szczegóły, ponieważ wszystkie liczby rzeczywiste, całkowite implementują taki interfejs. Nie implementuje takiego interfejsu liczba zespolona, którą używaliśmy w jednym z ćwiczeń, ponieważ tam są dwie wartości. Nie wiadomo, zgodnie z którą nie ma ustalonej, czy nie ma konwencji, jak sortować liczby zespolone. Tak samo jak punkty na dwuwymiarowej przestrzeni. Możemy zdefiniować porównywacz, który będzie je porównywał, ale nie ma czegoś takiego naturalnie. No ale nasza liczba, tablica liczb rzeczywistych oczywiście da się posortować. I teraz, jeżeli... To już jest zasadniczo, dokonaliśmy sortowania. Natomiast teraz robimy dalej. Chcemy obliczyć medianę. Czyli jeżeli jest nieparzysta liczba elementów,
czyli liczba elementów nie dzieli się przez 0, to zwracamy element, który jest dokładnie na środku. Natomiast jeżeli liczba ta elementów jest parzysta, to musimy obliczyć średnią z dwóch środkowych elementów. I tą sumę dzielimy przez 2. I to jest nasza, bądźmy, no to jest niby double, ale znowu dla pewności paranoicznej podzielę przez liczbę rzeczywistą typu da, bo jak mamy operator dzielenia, to zawsze powinien nam się zapalać dzwonek, że jak będą dwie liczby całkowite, to dostaniemy liczbę całkowitą, która jest tylko przybliżoną wartością wyniku ilorazu. No dobrze, czyli posortowaliśmy i teraz tego się na razie pozbędę i wyświetlmy wartość mediany. F5. 7. Rzeczywiście ta liczba elementów jest nieparzysta, bo to jest 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12, więc w środku zawsze jest 7, więc to zawsze będzie 7. Dobrze. Jeżeli mamy wartość średnią i wartość mediany, to możemy się jeszcze pokusić o obliczenie skośności, która będzie nam mówiła, czy rozkład jest symetryczny. Czyli przekazujemy kolejny raz tablicę wartości. I skośność to jest tak naprawdę wartość średnia dla tych wartości minus mediana dla tej samej tablicy podzielona przez odchylenie standardowe. O, no oczywiście nie nawiasy kwadratowe, tylko nawiasy okrągłe. Dobrze, i wyświetlmy. W naszym przypadku rozkład powinien być całkowicie symetryczny, więc spodziewam się wartości bliskiej 0. Tak jest. Ona będzie oczywiście się zmieniać w przypadku na przypadek, ale powinna być bliska 0. Powinna być znacznie mniejsza niż odległość oczek, czyli od jedynki. Należy jednak zwrócić uwagę, że tutaj jest pewna rzecz, której możemy się nie spodziewać. Ja wyświetlę jeszcze raz zbiór tych wartości, które znajdują się w tablicy. Tym razem to zrobię już dla tablicy, czyli element tablica. I wyświetlę to przed obliczaniem mediany i po obliczaniu mediany. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, że w wyniku obliczania mediany ja posortowałem tablicę elementów, którą do niej przesłałem, do metody, która oblicza medianę. Czyli mam efekt uboczny działania tej metody. Ta tablica oryginalna, którą przesłałem do tej metody, ponieważ to jest typ referencyjny, więc przesyłam tak naprawdę referencję. Wobec tego ta metoda miesza mi w tej tablicy oryginalnej, którą przesłałem. To nie jest klon. To jest referencja, wartości to jest referencja do tej tablicy, którą przesłałem, do tej tablicy elementów,
do tej tablicy o nazwie tablica. Wobec tego wywołanie tej metody spowodowało efekt uboczny w postaci posortowania mojej oryginalnej tablicy. Warto zdawać sobie z tego sprawę i niekoniecznie to jest rzecz pożądana. Wobec tego ja tak naprawdę powinienem tutaj sklonować tą tablicę przed jej posortowaniem. Tak, żeby nie było tego efektu ubocznego, żeby nie działało to na oryginalną tablicę. W nazwie metody nie jest nic nie sugeruje, że ona będzie tak działać, że ona będzie mi zmieniać elementy, kolejność elementów w oryginalnej tablicy. Więc ja po pierwsze sklonuję sobie tą oryginalną tablicę. Oj, coś tu nie dobrze. Na szczęście nie muszę robić żadnych specjalnych rzeczy, ponieważ tablica ma metodę klon, służącą do klonowania. Jedyny problem jest taki, że ta metoda zwraca object, więc ja muszę sobie to zrzutować na typ double. Następnie sortuję tą kopię, sklonowaną tablicę i kolejne obliczenia robię już na sklonowanej tablicy. W ten sposób oryginalna tablica pozostanie nienaruszona. Akurat długości się nie zmienią, ale elementy się oczywiście zmienią kolejnością. Zobaczmy, jak to teraz działa. Proszę zobaczyć, że teraz tablica oryginalna pozostała niezmieniona. Wykonaliśmy ćwiczenie, w którym przećwiczyliśmy trzy standardowe czynności wykonywane na tablicach, czy generalnie na zbiorach danych. Agregacja, czyli redukcja wszystkich elementów do jakichś parametrów, które opisują zbiór. Przeszukiwanie i porządkowanie tablicy, w tym przypadku sortowanie tej tablicy na potrzeby znalezienia mediany. Proponuję, żeby weszli Państwo na stronę wykładu i znaleźli tam jeszcze jedno ćwiczenie dotyczące tablic i pętli. Tym razem to jest PDF z tekstem, który, no, zgodnie z którym należy postępować. W tym ćwiczeniu, które proponuję, obliczany jest histogram wartości z tablicy, czyli tak naprawdę agregacja, ale nie do pojedynczych parametrów, tylko do pewnej tablicy elementów, która przechowuje liczby wystąpień poszczególnych wartości w naszej tablicy.